Dzisiaj pokażemy Wam, jak przygotować domowe masło zawierające wszystkie kanabinoidy z legalnych produktów. Zapraszamy! Tweet, 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 tweet. Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem Ops, to jest kanał Weed Week, czyli jeden taki kanał poświęcony w 100% konopiom. Natomiast od niedawna jest to kanał jakby o pełnym spektrum, można powiedzieć, już no nie kanabinoidów. Ładnie. Bo przez newsy, aktywizm, rozrywkę, pogotowanie. I dzisiaj za merytoryczną część i profesjonalizm gotowania odpowiada mój gość, wasz gość, Gosia Szakuła. Bardzo mi miło. Witam Ciebie, witam. Chociaż się witaliśmy już 3 godziny temu. Gosia jest autorką, o, na przykład... Daj tutaj ziomek tej oto książki, Konopie i Marii... Juana w kuchni. No, chciałem używać nowomowy dla algorytmów, ale już mniejsza z tym, powiedzieliśmy to. Konopie i marihuana w kuchni, oprócz tego Konopie w kuchni też miałeś książkę, autorka bloga Smiling Spoon. Gosia ogólnie gotuje z konopiami i z Marią... Z konopiami indyjskimi. Indyjskimi, z konopiami siewnymi, smacznie, zdrowo. Bardzo dużo fajnych przepisów, zresztą więcej będziecie mogli znaleźć, do tej książki jeszcze wrócimy, moi drodzy. Póki co mój ziomal tu ją będzie trzymał. I co, moi drodzy, zanim zaczniemy, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, sprawdźcie, czy subskrybujecie, bo jeżeli subskrybowaliście, a nie, to bardzo możliwe, że Wam to odhaczyli gdzieś, kciuk w górę, komentarz dla zasięgu, napiszcie, jakie przepisy następnym razem byście chcieli, czy Wam to się podobało, może macie własne przepisy, my to sobie przeczytamy i na pewno się do tego odniesiemy. Dzisiaj przygotujemy dla Was masło z legalnych produktów. Będziemy używać produktów kombinatu, nie dlatego, że jest to materiał sponsorowany, chociaż trochę tak, bo jestem współudziałowcem tej firmy, więc tak jakby sam sobie za to płacę. Dlaczego? Ponieważ twierdzę, że jest to najtańsze źródło kanabinoidów aktualnie na rynku. I co jest ciekawe, z tego zrobimy masło bardzo bogate we wszystkie kanabinoidy, nie tylko CBD. I dokładna lista jakby stężenia tych wszystkich kanabinoidów, nie tylko CBD, będzie na blogu Gosi Smiling Spoon, czyli ile gram, na jakie stężenie, albo na stronie weedweek.pl. Tak zwany kalkulator dawkowania. A, widzisz, dobrze, że ty tu jesteś. Wszystko jest profesjonalne. Moją regułkę skończyłem. Ja tu jestem tylko dodatkiem do tego wszystkiego, moi drodzy, bo chciałem, żebyście mieli naprawdę profesjonalny materiał. Gosia się na tym zna, więc... Myślę, że jeszcze warto wspomnieć, że sam susz generalnie jest bardzo dobrej jakości i warto w przypadku przetworów konopnych czy przygotowywania różnych infuzji domowych właśnie stosować susz, który jest świeży. W tym wypadku akurat no, wybór tego suszu nie jest przypadkowy, więc myślę, że to warto też zaznaczyć. A powiedz mi jeszcze, bo to już jest dekarboksylowany susz. Tak pokrótce, o co chodzi z dekarboksylacją i dlaczego już warto kupić już zdekarboksylowany? Znaczy to nam ułatwia generalnie robotę, tak? Bo nie musimy przeprowadzać tego procesu dekarboksylacji, czyli de facto aktywacji tego ziela. Aktywacja polega na tym, że jest powiedzmy proces chemiczny, w którym grupa karboksylowa oddziela się od całości cząsteczki. Chodzi o to, że CBD, czyli kanabinoid w formie aktywnej, na początku rośliny, jakby w momencie, kiedy roślina jest w formie wzrostu i później ją ścinamy, na samym początku jest forma kwasowa, czyli CBDA. I tutaj już mamy tą formę aktywną, czyli CBD, czyli został przeprowadzony cały proces chemiczny, czyli to jest, polega to na tym, że po prostu poddaje się to obróbce termicznej w odpowiedniej temperaturze albo w, na przykład można też gotować, są różne metody, ale mamy tutaj już ten susz aktywny, czyli możemy spokojnie sobie ten etap infuzji pominąć. Czyli po prostu jest on już jakby lepiej działający, czy dokładnie. Tam takim prostym językiem. A normalnie to by trzeba było w piekarniku to sobie grzać i robić. Albo w kąpieli wodnej można też zrobić. Dobrze. Dokładnie. No. Także my możemy już de facto ten susz po prostu połączyć z naszą substancją bazową, czyli w tym wypadku będzie to po prostu masło i będziemy to infuzować, czyli będziemy już te aktywowane substancje, które znajdują się właśnie w tym suszu, wyciągać do tej substancji bazowej, czyli do masła. Użyjemy sobie też do tego odrobiny wody, żeby troszkę ta temperatura tej infuzji była obniżona. Będziemy to robić w tym dużym garnku. Tutaj będziemy na najmniejszym ogniu sobie to trzymać około 3 godziny. To jest taki optymalny czas, w którym większość substancji aktywnych, czyli kanabinoidów, terpenów, jesteśmy w stanie wyciągnąć
i uzyskać takie właśnie fajne, aromatyczne masło, które później możemy stosować w różnych potrawach. Okej, czyli tak naprawdę robimy teraz coś, co będziemy też wykorzystywać w następnych odcinkach, jeżeli Gosia jeszcze ze mną wytrzyma w następnych. Byłoby fajnie, zobaczymy. No dobrze, no to zabierajmy się, bo wydaje mi się, że to będzie dość prosty, jakby ten pierwszy przepis. Dobra, to ja otwieram ten susz. Tutaj mamy bardzo fajnie go zapakowanego, oczywiście w sznurek konopny. Oni to fajnie w ogóle pakują, naprawdę. Dobra, widzę, że to jest zmielone bardzo drobno. Tutaj mamy ten susz, on de facto jest już również zmielony. Nie wiem, czy to widać dokładnie. Jest zmielony dosyć drobno, także też ułatwi nam to tą całą infuzję. Także już w tym momencie ja go po prostu przesypuję tutaj do naszego wielkiego gara. A na tej tabelce, jak to się ładnie nazywało? Tabelka, chodzi ci o kalkulator dawkowania. Aha, kalkulator dawkowania. To jest taki kalkulator automatyczny, który sam po wpisaniu wartości takich jak ilość suszu, ilość substancji nośnej, czyli na przykład masła, alkoholu, gliceryny bądź innych produktów, wylicza dawkę CBD albo THC w ostatecznym ekstrakcie, czy w ostatecznej infuzji. Dobra, to ja już tak, przesypałam sobie te 500 gram suszu, teraz dodaję do tego masło i akurat na taką ilość, którą używamy, czyli 500 gram, musimy dać taką ilość tłuszczu, która będzie powiedzmy w proporcji objętościowej 1 do 1. Czyli użyjemy dwóch kostek masła. Ja sobie to już tutaj przerzucam. To jest sporo tłuszczu, ale będziemy mieć dużo dobrego masełka dzięki temu. Doleję sobie jeszcze trochę wody. Tłuszcz. A powiedz mi, mogę sobie do tego zamiast masełka wziąć, nie wiem, masło, olej taki kokosowy? Tak. Może to być też olej kokosowy, może być też oliwa z oliwek, może być smalec, oczywiście. Czyli po prostu biorę całą taką virgin półlitrową, litrową butelkę i tak samo i mam infuzowaną oliwę wtedy do sałateczek na przykład. Dokładnie. Super. I ona jest bardzo dobra i ma wspaniały zapach. Także również aspekt taki, jeśli chodzi o jakby kulinaria i stosowanie różnych aromatów. Takie masło czy taki olej i naprawdę jest bardzo ciekawym dodatkiem w ogóle do potraw. No jest fajne, bo widzę, że te tutaj olejki kombinatowe, to one też są w oliwie z oliwek. Według mnie to jest spoko w ogóle rzecz, bo wbrew pozorom nie jestem jakimś specjalnym fanem aromatu samych oleju, na przykład konopnego. Wolę, jak jest wyciągnięte co najlepsze z tej rośliny i potem właśnie w czymś innym. No i tutaj nam się w zasadzie już ten susz pokrył wodą i tłuszczem, który się powoli rozpuszcza. Jest to w tej chwili na najmniejszym gazie, więc tak naprawdę możemy sobie to zostawić już w takiej formie. Musimy tylko pilnować, żeby to za bardzo nie wrzało, więc na pewno musi to być najmniejszy możliwy gaz i tak naprawdę 3 godziny później musimy to przecedzić, na przykład odcisnąć w takiej gazie. No i później... To pokażemy. Pokażemy, dokładnie. Czyli najniższa na indukcyjnych płytach to co, na jedyneczkę po prostu i sobie... Albo na połówkę, tam czasami są jeszcze połówki. A, czyli tak naprawdę minimum. Minimum, dokładnie. Tak więc jeżeli jesteście pewni swojej kuchenki, no to możecie iść na chill out. Jeżeli nie, no to może warto doglądać, nie? Co jakiś czas. Zdecydowanie. I warto mieć właśnie ze sobą obok, powiedzmy gdzieś tam pod ręką jakąś karafkę z wodą czy dzbanek i po prostu co jakiś czas podlewać ten ekstrakt, powiedzmy tam co 40 minut, tak żeby ta temperatura jednak była no, w okolicach 80 stopni, nie? Okay. Żeby to nie dochodziło do 90, bo wtedy część terpenów po prostu się degraduje w takiej temperaturze. No dobrze. No to co, moi drodzy, widzimy się za 3 godziny. Dokładnie. Wróciliśmy sprytnym i zgrabnym cięciem. Gosiu, moja droga, co? Co się dzieje? Wygotowało się nam to? Tak, już się nawet schłodziło, także można powiedzieć, że nasze substancje aktywne są już gotowe do tego, żeby je odcisnąć. Także w tym momencie po prostu przeleję sobie tą całą papkę, którą mamy tutaj w tym garnku. Znaczy, zaraz, to jest tylko nam potrzebne, bo myśmy to ułożyli wcześniej, a ludzie nie widzieli. Mamy tutaj po prostu sitko i miskę.
bo będzie tego płynu dosyć dużo. No i na to wszystko jest nałożona zwykła gaza. I później po przelaniu tego po prostu odciśniemy tą całą zawartość, odciśniemy ten susz, tak żeby mieć sam płyn. No i później trzeba będzie ten płyn dać do lodówki po to, żeby tłuszcz oddzielił się od wody, którą dodawaliśmy tutaj do tego, do tej infuzji. Czyli taki durszlak, który się mówi, też może czy jakieś sitko po prostu. Okej. I gaza z apteki. No, to co, jedziemy, nie? Pomóc? Jakoś? Zobaczymy. Może nie, może sobie poradzę. Ale możesz mi może tą szpatułką, tak? Sporo tego jest, także... No widok nie jest zbyt ciekawy, umówmy się. Wygląda to jak jakaś taka bagienna papka z torfem, ale zapach jest całkiem przyjemny, nie uważasz? Jak nawóz wygląda, tak, pachnie spoko. Nawet jak na siewną konopię, bo ja tak jak mówiłem, no nie jestem super fanem, ale... Dobra, mamy chyba już większość. Kurde, tego naprawdę będzie dużo. Tego będzie sporo. I teraz w sumie możemy sobie tak to troszkę podociskać tą szpatułką. To sobie tak będzie tutaj spływać. No i za chwilę będziemy to ręcznie odciskać. Kto odciska, ja czy ty? No, pewnie ja muszę. A tym nie można? To będzie, no... Możemy spróbować w sumie tym, no może to i nie jest głupi pomysł. Ja bym mógł, tylko boję, żeby nie zniszczyć, więc nie chcę za mocno cisnąć. Najpierw spróbujemy tym, że faktycznie... I powiedz mi, jak odciskać to samemu, czy po prostu poczekać, nie wiem, na noc, żeby to się pokapało, to i tak chyba wszystko nie skapnie samo, nie? Nie ma sensu czekać, bo i tak to musi jeszcze stężyć w lodówce, więc lepiej zrobić to szybko, to nie ma absolutnie wpływu na skład chemiczny tego, nie? A powiedz mi, bo znając tak też moich widzów i tak dalej, czy nie będzie... Będą zaraz się mieli ludzie pewnie schizy, och, czy w tym coś nie zostało, jak bardzo to wycisnąć, czy tego nie, jeszcze nie użyć, tego suszu. Wyciskamy, zobaczcie, no tego jest jeszcze na tutaj maksa. Sporo, nie? Okay. Także no to trzeba troszkę rączkami, że tak powiem, popracować i odcisnąć jak najwięcej, no bo pamiętajmy o tym, że im więcej odciśniemy, tym więcej dobra znajdzie się w naszej infuzji, czyli w tym naszym maśle. No plus jest tego też taki, że używamy naprawdę taniego w sumie produktu. A jest jakiekolwiek zastosowanie na to, co nam zostało? Nie ma już sensu za bardzo tego wykorzystywać. Nie wiem, maseczka na twarz. Dlatego, że nie ma sensu, ponieważ większość substancji aktywnych już wyciągnęliśmy do tego tłuszczu, więc w zasadzie można by to ewentualnie, jeśli komuś się bardzo chce, na przykład połączyć z mlekiem, zagotować sobie to na 15 minut, odcedzić i wypić sobie to mleko. I to już będzie totalnie, totalnie wszystko wyciągnięte. Natomiast to już jest i tak bardzo dużo. Zaraz w ogóle pokażemy wam, ile tego jest. Może już wystarczy tego wyżywania się. Na gazie biednej. Będzie tego całkiem sporo, także... No, jak się uprzesz, to można na pewno jeszcze, nie wiem, jak ktoś ma jakąś prasę albo cholera wie co, bo tak czułem, że jeszcze to się pociskało, ale też tak, no... Tak, tak. A w ogóle, a propos skóry, to ponieważ w skórze również mamy receptory kanabinoidowe, które są stymulowane przez na przykład CBD, czyli kanabinoidy, to jesteśmy, to również CBD może wpływać na naszą skórę i na przykład może wykazywać działanie przeciwzapalne, może wykazywać na przykład działanie nawet przeciwzmarszczkowe, może naszą skórę w jakiś tam sposób lepiej pielęgnować, także właśnie z tego powodu dodaje się CBD również do kosmetyków. No i co my tu mamy? To prawda, miałem znajomego, miał, nie wiem, czy łuszczycę, czy jakieś takie właśnie zmiany na skórze i samemu robiliśmy mu właśnie z olei, troszkę takich maści domowej roboty, mega efekty mu to robiło. Dosłownie po kilku dniach mu się poprawy widział na skórze, nie? Tak, to właśnie jest super na wszelkiego rodzaju schorzenia skórne. A to czyli też w sumie można powiedzieć, że jakby użyć no może oliwy bardziej, bo tak z masłem się smarować to pewnie gorzej, to można by było zrobić taką domową jakby maść, nie? Można by wtedy albo to zrobić. Albo z Niveą to zmiksować? Nie, z Niveą nie. No nie wiem, no z jakimś kremem, nie? Bardziej z, na przykład z olejem kokosowym, bo on ma też właściwości antyzapalne, jest właśnie fajny, taki natłuszczający na skórę, odżywiający, więc ja bym prędzej to połączyła z olejem kokosowym bądź z oliwą z oliwek. I widać dokładnie, jak nam się tutaj te zielone plastry ładnie oddzielają. Ja spróbuję je tak przenieść do naszego pojemniczka bez połamania. Może się uda. W
wspieraj mnie duchowo. O, o, o. Kurde, zobacz jak to wygląda fajnie. Kolor jest po prostu... obłędny. Ciach. Jeden kawałek. Ty, ale dużo tego jest. No, dużo tego jest. I teraz fajnie też widać, jak ta dziwna brązowa ciecz zostaje w środku. I to są, no powiedzmy, takie rzeczy, takie części tego masła, które się troszkę gdzieś tam przypaliły. I zostaje nam ta część bogata w chlorofil, czyli te zielone plastry, z tłuszczem, z kanabinoidami i z terpenami. I to jest praktycznie cała esencja, wszystko o co nam tutaj chodziło w tym przepisie. A, czyli nie musimy tego odlewać do tego? Jeśli bardzo chcesz, możesz to wypić. Nie. No, ale wracając do naszego przepisu, tutaj mamy pyszne masło, które w tym momencie możemy, co możemy z nim zrobić? Możemy je dodać do potrawy, możemy je zjeść sobie po prostu po kawałeczku samo. Fajnie. Ładnie pachnie. I tak naprawdę w kolejnych filmikach pokażemy Wam, jak tego masła używać, do jakich potraw to najlepiej dodawać, na jakim etapie potrawy to dodawać, jak to przechowywać, w sumie możemy od razu powiedzieć, do 3 tygodni w lodówce, do 3 miesięcy w zamrażarce. To są takie terminy nieprzekraczalne raczej, żeby zachować właściwości. Czyli pół dnia roboty i mamy tak naprawdę, możemy sobie zapasy zrobić na 3 miechy. No, spokojnie. No bo umówmy się, pewnie malutki kawałek już wystarczy, żeby zapewnić jakąś dawkę. Myślę, że to jest taka porcja na duże przyjęcie, albo nawet wesele. To całe? Tak. Tym akcentem kończymy i zapraszamy do kolejnych odcinków. Aha, i nie zapomnijcie o książce Gosi Konopie i Marii w kuchni. Cały czas dostępna. Może na Rolmopsa ją wrzucimy, co? Mm? Essa. Tweet, 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 tweet.